Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W środę 17 maja o poranku Bożym Słowem. To Słowo będzie nam towarzyszyło w dniu dzisiejszym, w naszych tych wszystkich sprawach, które zaplanowaliśmy. I tak czytam je ze Starego Testamentu, z Psalmu 6, wiersza 2 i z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, wiersze od 9 do 10. Posłuchajcie, moi drodzy. Panie, nie karć mnie w gniewie swoim i w zapalczywości swojej nie karz mnie. Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo będzie razem z nami. To dzisiejsze słowo porusza bardzo ważną rzecz, bardzo ważną kwestię, kwestię gniewu. Ale nie takiego gniewu chwilowego, takiej złości, która czasami przychodzi i po kilku słowach, uśmiechu, spojrzeniu odchodzi w zapomnienie. Ale to dzisiejsze słowo porusza gniew, zagadnienie gniewu, które zakorzenione jest głęboko w sercu człowieka. Taki gniew, moi drodzy, który przeszywa człowieka, nie pozwala spokojnie żyć i z nadzieją spoglądać w przyszłość. Gniew, który zagościł w naszych sercach, w naszych umysłach, nie prowadzi do niczego dobrego, prowadzi do osłabienia, prowadzi do śmierci. I żeby lepiej zrozumieć to zagadnienie, podam Wam, moi drodzy, dwa przykłady dwóch bohaterów biblijnych Starego Testamentu, którzy byli przesiąknięci gniewem i złością. Pierwszy przykład to osoba Faraona. Znamy ją dobrze, czytając historię Starego Testamentu. Napotykamy na fragment, w którym to do Faraona przychodzi Mojżesz z prośbą o to, Bożym nakazem, by uwolnił naród wybrany, by mogli opuścić jego kraj i złożyć ofiarę Bogu, a następnie Bóg pragnie ich zaprowadzić do Kanaanu. Jego złość, gniew sprawia, że jego podwładni, Egipcjanie, muszą wycierpieć ciężkie plagi. I dopiero ta 10. sprawia, że w tym załamaniu, w tym podłamaniu, w tym niedowierzaniu, w tym gniewie, w tej złości wypuszcza naród wybrany na wolność. Ale zauważcie, co się dzieje dalej. Ten gniew nie przechodzi, ta złość jeszcze bardziej się w nim kumuluje i narasta i pała chęcią zemsty. Wyrusza ze swoim wojskiem i pragnie zabić uwolnionych Izraelitów. Wiemy dokładnie, jak ta historia się zakończyła. Nie doprowadziła do niczego dobrego. Drugim przykładem, drugim bohaterem, który jest zagniewany, który jest zezłoszczony, to król Saul. On nieustannie gniewał się i złościł na Dawida i w nim widział swojego przeciwnika i źródło swoich problemów i swoich kłopotów i niejednokrotnie chciał pozbawić go życia. Znamy historię Saula i Dawida, wiemy, że Saul był człowiekiem zagniewanym, oddalił się od Boga, Bóg przestał mu błogosławić, to go jeszcze bardziej denerwowało, gniewało, widział w Dawidzie swojego przeciwnika, pałał do niego złością i gniewem, chciał go pozbawić życia, a to doprowadziło do jego śmierci, do jego upadku. Bóg nie chce, moi kochani, naszego upadku i naszej śmierci. Bóg nie chce naszego zatracenia. Nie chce tego, aby gniew, jeżeli takowy w nas jest, odbierał nam siły, spokój wewnętrzny i nadzieję. Bóg przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa pragnie otoczyć nas miłością i swoją łaską, swoją dobrocią. Pragnie, abyśmy osiągnęli zbawienie właśnie przez Jezusa Chrystusa, tak jak Paweł pisał do zboru w Tesalonikach. Pamiętajmy, moi drodzy, o tym, przeżywając ten dzisiejszy dzień. Bóg, który otacza nas miłością i swoją dobrocią, nie gniewa się na nas. On pragnie nam wybaczyć wszystko to, co złego uczyniliśmy. Musimy i chcemy żałować za nasze grzechy, za nasze złe postępowanie. Nauczmy się wypowiadać słowa przepraszam, czy to w modlitwie, czy w rozmowie z najbliższymi i z ukochanymi. To naprawdę uwolni nas od wielu złych emocji. Zwykłe słowa, jakieże głębokie. Przepraszam, wybacz, nie chciałem. Sprawi, że zupełnie inaczej będziemy spoglądać na naszych ukochanych, na naszych najbliższych. Będziemy zupełnie inaczej przeżywać codzienność, którą Bóg nam daje. Bóg nie chce tego, abyśmy byli zagniewani, zezłoszczeni, abyśmy byli rozchwiani emocjonalnie. Chce, abyśmy ze spokojem przeżywali wszystko to, co nam daje, z nadzieją przechodzili przez trudne momenty i odczuwali Jego dobroć, łaskę, miłość i pomoc. Na koniec, moi drodzy, posłuchajcie jeszcze kilku słów Piotra Nazaruka z zespołu TGD. Na dzień dzisiejszy takie słowa zostały wybrane jeszcze do przemyślenia. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, okazuje swoje miłosierdzie. On napełnia Twoje życie dobrem. Nie odpłaca według grzechów, nie chce wiecznie gniewać się. On pamięta, żeśmy prochem, On najlepiej wie. A więc ten dzień dzisiejszy chcemy przeżyć pełni radości, nadziei, spokoju. A jeżeli trzeba, moi drodzy, wypowiedzcie: przepraszam, nie chciałem, wybacz, kocham Cię. Wszystkiego co dobre, moi drodzy, Wam życzę, Bożego błogosławieństwa i radości na ten dzień dzisiejszy. Serdecznie pozdrawiam raz jeszcze z Kluczborka. Zostańcie z Bogiem. Amen. Pa.